Cześć, Igor z hodowli Exclusive Ball Pythons. Czas na kolejny odcinek. W tym odcinku pokażę Wam maluszki złączenia Super Vanilla, Pastel, Ivory, nie wiadomo co, jak to u białych węży bywa. Za chwilę będziecie sobie mogli zobaczyć zdjęcia obu tych węży. A w dalszej części tego odcinka pokażę Wam, jak wyglądają maluszki, omówimy, jakie geny weszły, co tam się stało. Dodatkowo potniemy jajko złączenia Super Pastel Ivory z samcem Freeway'a. Było 7 jajek, 6 nie doczekało się momentu tu cięcia, potniemy ostatnie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. No i bang! Mamy 8 węży. Kilka samiczek, kilka samców. Łączenie było, tak naprawdę sprawdzałem samca, który był Ivory, ale nie wiadomo z czym, tak jak każdy Ivory, bo jest to biały samiec. I po prostu trzeba go sprawdzić, żeby było wiadomo, jakie geny w nim siedzą. Niestety to łączenie nic nie pokazało na temat tego, co dokładnie w tym samcu siedzi, więc albo jest najprawdopodobniej zwykłym Ivory, albo w następnym łączeniu, bo obkryłem nim dwie samice w tym sezonie, zobaczymy dopiero, co dokładnie w tym samcu siedzi. Matką była Super Vanilla, ojcem był Ivory, tak jak wcześniej wspomniałem. No i proszę, mamy tutaj zwierzaczki. Tutaj będę się troszeczkę sugerował, bo nie mam pamięci. To jest Pastel Vanilla Yellow Belly. I to jest samiczka. Niedługo oczywiście wężyki będą dostępne. Po pierwszym posiłku, zresztą po pierwszej wylince, można się przyjrzeć, jak dokładnie ona wygląda, jak się prezentuje. Następnym wężykiem to jest Vanilla Yellow Belly. I to jest również samiczka, również będzie dostępna. Prezentuje się w ten sposób. Jak tylko zje ze dwa posiłki, będzie dostępna. Tutaj mamy samca Vanilla Yellow Belly. Tutaj jest kolejny samiec, on jest troszeczkę... Samiec czy samica? Samiec. On jest troszeczkę inny od wszystkich węży. Na razie jestem w trakcie ustalania, co tu może dokładnie siedzieć. Bo trochę się różni od reszty węży, ale na pewno Vanilla i na pewno Yellow Belly w tym wężyku siedzi. Tu jest samiczka. Pastel Vanilla Yellow Belly. Też będzie dostępna. Tutaj samiec, Pastel Vanilla Yellow Belly. Tak się prezentuje, o, jakiś żywy. No i tutaj będzie samiczka, Pastel Vanilla Yellow Belly. I samczyk, Vanilla Yellow Belly. Tak wygląda. No to co, moi kochani, widzicie 8 wężyków, są całkiem wypasione, wszystko z nimi jest w porządku. Także teraz pozostało tylko je rozkarmić. Jak dostaną 2 do 3 posiłków, w zależności od tego, jak będą przyjmowały pokarm, będziecie mogli je oczywiście nabyć. No i co? Zapraszam do zapoznania się z ofertą, jak będzie dostępna na stronie. Około 2-3 tygodni wszystkie wężyki będą gotowe do zmienienia domu. I tyle w temacie. Moi kochani, no to tak, zostało jedno jajeczko. Bardzo mi ciekawi, co jest w nim w środku. Długo czekałem na to, żeby je pociąć. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, ale wystarczy tego szczęścia. Zobaczymy, co będzie w środku. Ściągamy. Ugniatamy. Jest dużo płynu, to znaczy, że była odpowiednie warunki inkubacji. Wężyk jest w środku.
Jeden jedyny. Nie wiem, czy to Ivory. Czy co tam siedzi w środku? Jak widzicie, w środku jest biały wężyk. Nie widzę żadnego paska. Teraz pozostaje nam tylko czekanie, aż wężyk wyjdzie z jajka. Dzięki, pozdrawiam Wam Was serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego kanału. Nie zapomnijcie o tym, jeżeli oczywiście film się podoba, o pozostawienie łapki w górę. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. I bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z hodowli Exclusive Palpytons. Pozdrawiam serdecznie, Igor.